Kupili wszyscy takie kłady. Nie, jadę do, jadę na magazyn DI i cztery i wysadzisz to detonujemy powietrze. To gdzieś. Halo? Co ty robisz? David, wszę znalazłem, która mi ukradła pojazd. Teraz? Wszy nie znalazłem, znalazłem jej kłada. Wjeżdżamy nim na komendę. Zrobimy z tego ogólnośną bombę. Nie, nie, właśnie zaraz będę jechał po sticki bombę. A. Dobra, a gdzie jesteś? Przy magazynie DI, tym tajnym, którego pokazać nie można. Dalej nie wiem czemu. Okej. Okay. Dobra. Przyjedź tam. Będzie trzeba się Davida wziąć na ręce, panowie. Spokojnie, doładujemy go do towera. Dobra, będzie będę komenda. A Dawid? Jeszcze Dawid przecież do Dawid towera. Jeszcze do towera, no tylko trzeba coś robić sam. Marketu idziemy dzisiaj? Jedziemy, jedziemy, no. Tak, chodź, chodź, bierzemy cię, dawaj garaż. W razie czego księgę dasz mi ten, żebym miał. Pach, pach. Pach. Dobra, więc tak. To musi wziąć Labo. Nie, David, musisz ich wziąć. Weź ich. Weź Karbo, no. Dobra. Lecimy! Nie da się? Ale mówisz, że sky is the limit. Chodź, siadaj, jeszcze raz próbuj. Czekaj, jeszcze sky is the limit i trzeba nas... Wolno, bo ja robiłem zły manewr. Manewr zakrętu. Po prostu nie będziemy zakręcać. Nie, jedź, może to coś się... Nie, chcę przejmować. Proszę wyciągnąć z broni. Sky is the limit. Dobra, Dawid, patrzysz przód, Karol, patrzysz taka... boki, ja patrzę tył. Normalnie jak ze StarCrafta, takie a, działko. A jak strzelę, to wy dostaniecie, czy tam gdzieś strzela? Nie. Pach. A, normalnie strzelę. Ja taki poszukiwany, i tak to się dzieje. Ty, chciałem stronować. Co ty robisz? Zawrócili za nami. Strzelać będę musiał zaraz znowu. Co to jest? Walim go, naprawdę? A, mam wrażenie, że to jakiś fan. Puść, podejdź, podejdź tam. Podejdź do niego, zrobimy ostrzał. Podejdź do niego, zrobimy ostrzał z trójkę. Wy skitu, ty czekaj, jadę do niego. Mogą jeszcze mi albo na tej. Nie będę, a nie. Możesz strzelać, co przecież. Pewnie kółko robi. Kółko, że różańcowe niech robi. To jego ostatnie będzie w życiu. Mam wrażenie, że to jego samochód. Jest, z przodu, z przodu, z przodu, z przodu. A to nie był ten jest, Karim? Jest. Karim miał taką furę. Gdzie z przodu? Co to znaczy z przodu? Prosto jechał, prosto, prosto, prosto. Dobra. Z przodu to znaczy, że jak jedziesz prosto, to przed tobą. Dobra, dobra. Cały czas prosto i potem w prawo odbił. Na następnym, nie na tym, tylko następnym. Tu się gdzieś... Jest, to mój list. No czekaj, muszę kamzę założyć kolejną. Musimy znaleźć tego chłopa najpierw. Pierwszy cel. Czuję, że nas dodżuje. Building a century. No to powiedzmy, nie jest jakaś dziwiona zbyt. Dzień jak chcesz. No chcę to wysadzać już. A jak uciekniemy z tego razieczego? Nie uciekniemy. No samochód potrzebujemy. Najpierw trzeba to naprawić. Auto najpierw. Poczekaj. Uważaj, bo jeszcze Labo naprawisz przypadkiem. Jadą gdzieś. Ty, a ten kładzik nie jest taki zły. Taka... spoiler ma gigantyczny. No i git. Dobra, jedziemy. Dobra, czyli na parking. Tak, na parking po auto. Lecimy! Ja bym tam w tym wjechał jakoś tak w głąb tej komendy. Wjechałbyś i zadzwonił dzwonkiem. No! Jak policja podejdzie do okienka, to w tym. Dobra, dajcie mi, daj mi ten egzotika i możemy jechać. Czy jak to się nazywało? To po prostu on niech będzie na parkingu, a wychodźcie! Czy nie? Tak, wsiadaj na to. Nie, by lepiej jakbyśmy przedstali. Dobra, dobra, dobra. Jingle ekipy! No ta ekipy musimy, czekaj. A ty zawsze przy... Ja nie mam tego linku tak blisko, ja muszę odkopać konfę. Jak był event. What's kraken? Czekaj, what's szukam kraken? Ekipy w 8 bitach. Dobra, post jump chat. Wait. Panowie, mam lepszy pomysł.
Jaki? Na parking policyjny ten z tyłu. Tylko jak się tam dostać quadem? No. Ej, a nie lepiej na przy podziemnym? Ale tam są samochody z tyłu. Dawaj do tego lobby, bo tam dzwonek masz przynajmniej. Halo? Halo? Kuj, robię taki dunk. O, ty wyprawiasz, dopiero wstałem, zaspałem delikatnie. Eksploduje komendę. Kładem. Co? Czemu eksplodujesz komendę? Bo jakiś chłop mi ukradł Ferrari, to ja mu ukradłem kłada. Zakładam sticky bombę na kłada i dzwonię z dzwoneczkiem. Tak, czekaj, czekaj. Wjedź do środka. No! Wyślij link do tego na Hadilagan. Trzeba wyciągnąć. O, ekipa! Ty bomba! Co za bomba? Strzelają. Długo, kurde. Czemu tam strzelają? To pan Nelson! Kto strzela? A uciekamy! Panowie, już widzę, że jest ich dużo bardzo. Panowie! Tak, ja tak dzwoniłem dzwonkiem. A jest to zygać. Żeby pitował ich. Dobra, dzwoni do kuja. Bo ja ich pitować, nie ma innego. Wiktora nas goni. Najpierw do ku... Cała komenda nas goni! Chciał pomocy! Powiedz, że pitował. Też gość. Walimy w nich? Nie wiem. Strzelali tak. Ja nie mogę dzwonić dzwonkiem, bo ja mam to poszukiwanie za Humana. No od razu za Union, nie na Humana. No, a wiesz, że mało by ci nie zaszedł gość od tej, od prawej strony, z długo, bo wyszedł bocznym wejściem. Ktoś chce Kamza? Zgubiliśmy już ich prawie. Nie, jeszcze jest. Światła może wyłącz, bo tu są takie giganeony niebieskie. Ale skąd helikopter? Tam startował z komendy. Mi się wydaje, że oni mają... Aaaa! Słyszeliście kot czerwony na pojazd. Aha, a wcześniej było na koncie zielonym strzelanie, tak? Dawaj do kanału. Giga ucieczka. Po prostu. Tak po prostu. Ja bym oni zarzumiał wstać. Nelsonowi nie było nas szkoda po prostu. Na spokojnie. Dawaj na parapetówę. Przeskoczył? Zresztowałem. Tak, w prawo zeskocz. Ty, ja zapomniałem, że Scott czarny cały czas. Nie, nie ma. Nie, nie ma. Od wczoraj znieśli? Nie ma, odzyskali wczoraj znieśli. Banki. Aha, okej. It's good. It's good. Like. 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 Można wysiąść. Myślę, że trzeba wysiąść do niego. Tu nie chodzi o tą Wiktorię, tu o Helkę chodzi, nie? No dobra. Ktoś nas goni, jakieś białe. Wyski wóz, mówiłem. Abab? Abab? To ty jesteś tym żółtym tym, to ty będziesz tego kłada? Tak! Ja, czemu tak? Jak to czemu? To był kład tego złodzieja!
Dostałem pachinę. A, skitu. No. Rambriego w sensie. Tak. W sensie chodzisz już. Rambriego. Rozłączył się. Nie ma za nami pościgu prawie. Jest helka jedynie. Dobra. Trzeba tutaj się... Zaraz? Trzeba się zbombić, ta. Gdzie trzeba zblastować jeden radiowy? Jest, za nami w górę. Ta. Co? Dobra, panowie, czekajcie, mobilizacja. Czekaj. Zamykam, kochany. No bombią, bo nas. No trzeba. W sumie pistolet jest dobrą opcją, bo ja z Kałachan nie mogę strzelać. Tam za mi zaszło. Taki kąt teraz, że... Pomóż, Blocz! Kanały! Nie, nie, bo za dużo osób zaraz. Nie, tam dużo osób. Siódemka jest. To z, Union Depository jest pościg. Siódemka może być. Nie wyjeżdżajmy z kanałów, bo wtedy nie mamy przewagi. Musimy się tu bombić, jeżeli mamy się bombić. Tak, 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 na rozwikleniu będziemy. Tak. Pociski nad głową latają. Kyrie! Co to za bombienie? Co to jest za kocyk tu z tyłu? Ja nic tam w ogóle, padali za to? O. No i się najarobiło co, księżurku? Oj, oj, oj. Czemu bombicie do lesek? Kod czarny został na was nałożony przez funkcjonariusz. Rozumiem, rozumiem, oczywiście. Jak najbardziej. Tak. Tak, nie bardzo. Dobra, Krzechu, słuchaj. Słuchaj, Krzechu. Co tam? Wykorzystaj. O, ale masz słuchaj, Krzechu. Nie, nie zabieraj, to jest pamiątka. To wykorzystuję tą przysługę za korwetę wtedy. Pamiętasz? Raz musisz mi pomóc uciec. To jest ten, wykorzystuję. Za oddanie korwety. Przysługa numer dwa. Zgodziłeś się. Poddychał. Weźmy tak, żeby mnie nie wsadzili do więzienia. No joke w tym momencie. Thanks. Ufam ci. Znajdę twój dowód? Co cię boli? Ramiona bolą mnie, muszę do szpitala jechać. Ramiona, dobrze. Zabezpieczę to wstępnie. Jasne. Na tylu. Przy takim razie przejdę do kurtki. Najpierw zaznacz na kieszeni. It's not over, it's over! No i gdzie mam jechać, bo nie wiem. No to wyjazd. Prawo? Dobra. No to. Well. Chodź, David, chodź. Zabieram pana. Zakluczyłeś? A gdzie zakluczyłeś? Wyłączyłem się i nic nie zakluczyłeś. No właśnie nie wiem, kto tak mówi. Prawdziwy koks tak mówi. Tak, że Keep clear, Madgis! Zakaz? No nie ma. Anak. Nie mamy tego. Oj, masz siano? Pokewron, hej. Masz siano? Po kolei, nie? Robimy. Masz siano? Tak, tak, ksiądz? Kapitanie. Co robimy? Wynieś mnie po prostu stąd, wynieś mnie. Thanks. Wynieś mnie, Krzechu, stąd. Keep clear. Oszalałeś? Wynieś pani doktor nie byłaby zadowolona, jakbym cię stąd wyniósł. Nie robi się tak. Koledzy też nie. Zresztą ja również. Jest niezgodne z moimi zasadami. Dobra, otwórz mi po prostu samochód swój. Thanks. Idź i otwórz samochód. Ja stąd wybiegnę. No ty też. Wracasz, stój. Jeden z nich uciekł. Teraz w górę. Bawi się win. Stoisz. Już, wystarczy. No. To źle to robisz, no. I'm glad you came along. Witam w szefitku kolejny miesiąc razem. Czy będzie oplute? O. Jest może.
Co ty w tym momencie zrobiłeś? Byłeś... Ja jeszcze raz to robimy. W pokoju byłem. W pokoju byłem. A, no to w mojej tej byłeś poza. To jeszcze raz. Ty tu. Ty tu. Stój. Ward B. Przepraszam. Chcę BMX-a lub rower policyjny. Dobry? Co jest? Nie no, teraz tu pada... Na razie nie, za chwilę. Co, no co to, kazali strzelić z tej zaraz? Nie, taser, rozwiąż mnie! Uciekamy, robimy persut na piechotę! Rozwiązuj mnie! To jest już przegina w tym momencie, co robicie! Chłop mnie stajzował i mnie rzucił się na mnie w kajdanach! Rozwiąż mnie i uciekamy na piechotę! Gregory, 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 bo to będzie trzeba burmistrzowo rozwiązać. Każą złapać się pod pachę, no cóż, jest jak jest. Zyt! No i żeś teraz mnie zepsuł. Ja tam nie wrócę? Czad, mam zasadę, że jak ktoś mnie bierze na przenieść, jak nie jestem na BW, prop fiksuję. Nie, no, teraz już możesz mnie wziąć, bo jest Grzesiu. Nie. Ale on jakoś tak ruszać się chyba nie może, chyba... Nie mogę się ruszać. Grzegorz, masz ostatnią szansę. Nie no, już za dużo. Grzegorz, nie dałeś mi żadnej. Za dużo. Grzegorz, nie dałeś mi żadnej. Słuchaj, ja ci oddałem samochód. Miałeś Grzegorz. Taki, sprintem przez windę, uciec tutaj, wziąć auto. Ale nie było, no jak mam sprintem? Czy zamknięte są drzwi? Z tyłu byli... Nie dałeś mi żadnej szansy. To co mówisz, może zrobić każdy. A no czemu ja wstać nie mogę? Musisz mnie przekuć. No puść Dobra, mnie. Mam tego mojego. Tylko, że on jest jakiś powykręcany. No widzisz? Nie ruszę, nie uciekasz. Stań, ustaw się jak człowiek. Stój. Jak to jest teraz takie szybkie? No nie da się, byłem przygotowany. Przenieś. To co, prop fix? Grzegorzu? Co idę? Powiem ci to bezpośrednio. Co się dzieje, Erwinie? Tutaj jest tak zwana zablokowana akcja roleplay. Czy ja mam wezwać Wielkiego B do tej akcji, żeby się jej przyjrzał? Co to znaczy outnumbered? Było was więcej. No, było czterech, a was jest czterech? Znaczy nie, no, ale tak, więcej niż was, tak. Więcej niż nie za dużo. Było git. Więcej niż nie za dużo. Rozumiem. Więcej niż nie za dużo. Rozumiem. Nie za dużo niż nie więcej, niż nie za dużo, za dużo. Nie ma problemu. Ja wierzę, że dobrze zrobisz. Tak. Co zrobię? Dobrze zrobisz. Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Czekam na rozwój wydarzeń. Oh. No, kiedyś porwaliśmy Nelsona i on to samo co ja teraz. Aha. Nie rób tak. I po to się nie reportuje ludzi! Żebyś mógł zrobić to co oni! Nie no dobra, taki nie będę. Powodzenie, uśmiech. I'm glad you came along. Witam. Nie odbiera. Halo. Witam. Przyjedzie pan po mnie na szpital? I'm glad you came along. Pastor wyszedł ze szpitala? Dobra. I tak ma być. Tak, wyszedłem ze szpitala. Okej, to spoko, to na razie. Thanks. I'm glad you came along.
Ale czat, technicznie Nelson powinien być ostatnim policjantem, który by się za to rozpruł. Bo zrobił dokładnie to samo i to też naszej ekipie. I'm glad you came along. Siadaj, Grzechu, porozmawiamy. To chyba twój Uber przyjechał. Usiądź, Grzechu, obok. Co się dzieje? Przeanalizujmy tą akcję. Tak, przeanalizujmy ją, okej. Okay. Grzechu, czemu Nelson taki musi być? Nie wiem, czy Grzegorz. Wiesz, ale kiedyś było coś takiego, nie, czekaj, kiedyś było coś takiego jak rządowy, Tak. Zróbmy rządowy. Dobra, robimy rządowy. Robimy rządowy, dobrze? Ta. Rządowy, dobra. Halo. Halo, witam. Witam na rządowym, pierwszy rządowy Five City. Witam. Ja chciałem powiedzieć, że za I to było złe, bo jeszcze dodatkowo tak? Było to niekonsekwentne odgrywanie akcji z tego względu, że ja odegrałem, że trzymam na rękę, ty nie odegrałeś, że puszczasz rękę w momencie, kiedy znikałeś. Co za tym idzie, jest to po prostu fail RP. Ja bym chciał powiedzieć, że akcja RP, to jest wszystko kwestią wyobraźni, co się dzieje. Ja chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem akcja została ucięta od początku, bo był kot czarny na nas. Potem był speedrun szpitalowy z lokalnym, gdzie medyczka już była na służbie. Potem pojechaliśmy speedrunem na szpital. Ja dostałem od policjanta w trakcie akcji odbijania. Mimo to, zostałem opatrzony, czekaj, bo dogrywam sobie fejkowy scenariusz, żeby bardziej dramaturgia była. Dostałem od policjanta w trakcie odbicia. A wy mnie zabieracie na szpital policyjny tylko i wyłącznie po to, żeby akcja nie pociągnęła się dalej, mimo że medycy są już tam, a nikt po mnie nie przyjechał na szpital. Z racji tego, iż Nelson kiedyś, z racji, iż jest giga policjantem, stwierdził, że sobie zrage'uje i naciśnie sobie E, bo go nie opatrzyli, to ja nacisnąłem E, bo mnie nikt nie dał na szpital. Wykonałeś wszystko poprawnie. Dziękuję. Ale teraz kreatywny, proszę bardzo. Teraz ty możesz powiedzieć drugą stronę, oczywiście. Tak. Punkt numer jeden. Punkt numer jeden. To dlaczego kot czarny był poprawny. Nie ja go nakładałem, ale dlaczego kot czarny był poprawny. A proszę nam powiedzieć, kto go nałożył? Na komendę? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Kot czarny był poprawny. Wjeżdżasz na komendę i wykłada na środku budynku, jakby, no wiesz, jakby interioru należącego do policji, więc logiczne, że that's będzie right, nie do końca ciekawie. Przy okazji są radni funkcjonariusze, no więc jest czarny. Wtrącę się. Ja nie mówię, że ta akcja była zła. Git, mogłeś to zrobić. Tak samo jak my rzucamy flesza, wy odpowiadacie ogniem. Wyszło finalnie tak, no że dostaliście oklep. Co prawda było nas więcej niż was, ale nie więcej niż limit. To na pewno. I teraz tak, kwestia szpitala, dlaczego było tak szybko? No dlatego, że nie było medyków. Ta jest baba przyszła pani medyczka, no to jest czemu? Pani doktor na służbie. Pani... Czekaj, przerywamy rządowy na moment. Dobra, nie przerywamy i takiej nie ma jej, ale gdzieś jest na pewno, dobrze. No ona gdzieś tam sobie stała. No i okej, ona mogłaby was opatrywać, ale to jakby, no i tak jakby odbicie konwoju się udało, tak? Więc nie jest tak, że... Nie udało się. W sensie odbicie się nie udało, ale było w porę jakby ogarnięte, więc to nie jest tak, że oni nie zdążyli przyjechać, bo czekali tam, no nie, czekali tam 10 minut. No. A co do tego no było to, jeszcze momencik, wróćmy do jeszcze innej rzeczy, poruszmy kwestię propfixa na schodach. No, opcja to przenieść jest do osób na BW, opcja podnieść jest do osób nie na BW. Opcja przenieść jest must winowa, ponieważ gracz nie ma żadnej możliwości oswobodzenia się. A wiesz co? A ja mam opcję wyswobodzenia się, propfix. Proszę bardzo. Ale... Nie chcesz, żebym się zbugował? Nie bierz mnie przeniesieniem. No dobra, ale wiesz, jakby jak słyszę od policjanta, jak słyszę od policjanta słowo weź go pod ramię za takie powiedzenie. Co to znaczy weź go pod ramię? Weź go pod ramię, to jest tekst. Okay. Weź go tak, żeby już nigdy nie uciekł. Tylko należy tego używać z głową i używać w momentach, kiedy ktoś na przykład, nie wiem. Nie ma czegoś takiego jak weź pod ramię, weź pod ramię. No dobra, ale ile razy przenieść, mieliśmy za tobą biegać? A co się przenosi? Ile razy mieliśmy cię tam ganiać? No ile miałeś szans, żeby coś zrobić? Mieliśmy giga akcję porwania policjanta, gdzie coś już nawet nie pamiętam, po co my go porwaliśmy, pewnie żeby odbić kogoś z nas. I mimo, że było odegrane, slash mi opatruje, no to niestety przez interior czasami nie widać slash me, prawda? Niestety czasami się interior buguje i nie widać slash me. Więc Nelson stwierdził, że skoro go nie opatrzyli, to on sobie naciśnie E. To nie jest w ogóle wymówką, żeby tak robić. Nie ma w regulaminie, że jak cię nie opatrzył, to sobie możesz za E. Ale no zdecydowanie akcja RP została
urwana. Więc ja stwierdziłem, że skoro jest taki rush i jest call od supervisora, przenieś go pod ramię, weź go od razu na komendę, to ja stwierdziłem, okej, okay, nikt do mnie nie przychodzi, oprócz Montany, które trzyma mnie za rękę, to ja sobie też za... I co? Uważasz, że trzymanie za rękę miało podtekst trzymania rannego na duchu? Mogę? Dziękuję. Tak. Jeszcze jedna rzecz ode mnie. Nie uważasz, że w momencie, kiedy raz już jesteś na szpitalu, jakby zostałeś postrzelony podczas pierwszego odbicia, to uważasz, że ja powinienem jechać z tobą do szpitala i co, wtedy byłoby kolejne odbicie? Tak. Nie udałoby nie się, nie można odbijać odbijających tak, po raz drugi. Tak, nie można odbijać odbijających. Według regulaminu serwera nie powinno się naciskać. Twierdzisz, że ty byś nie próbował uciekać, ani... No też. Też, to raz, a dwa, i uważasz, żeby cię nie odbijali drugi raz? Nie, jak ten bo szczerze się mówiąc, nie wiem, co ja tu chcę osiągnąć, bo ewidentnie jest moja wina, ja ale próbuję ją zmiękczyć tak, jakby, żeby finalnie nie było nic. Więc teraz, jak jest rozwiązanie? Jak jest rozwiązanie? Jedziemy na komendę i siedzieć, no. Nie. Idzie siedzieć, to jest... to jest rozwiązanie z mojej strony, teraz rozwiązanie swoje i ja jako mediator tutaj wystosuję oficjalny statement. W związku z ostatnimi petycjami, jakie pojawiły się na Twitterze, pan Ebron zostaje zbanowany permanentnie na serwerze Five City, natomiast pan kreatywny dostaje blacklistę na wszelkie przyszłe projekty związane z GTA 5, póki nie ściszy mikrofonu. Więc tak. Dziękuję za rozwiązanie sprawy. Jedziecie na komendę i idziesz siedzieć. A ile pójdę siedzieć? Już trochę 30 miesięcy. 30 miesięcy. No jest... Nie no, nie wiem, no gdzie? Tam była broń długa. No dużo ale tego. Proszę policzyć, ile on tutaj proszę jest proszę, ile posiedzieć. Ta. Streamerom trzeba dać mniej. Tak? No nie, to fakt. Nie, bo to jest teraz tak. Ogólnie jest taka taryfa, za każdy 1000 widzów, 5 miesięcy mniej. Ile masz? 18,5 tysiąca. Świetnie, plus świetnie. Taryfa, plus jestem taryfa, zakonu, plus 50 mniej. Five Evron jest aktywowane, czyli nie idę siedzieć, czyli w sumie to ty idziesz siedzieć na 24 godziny. Super, Carbo, naprawdę, bardzo dobry z ciebie mediator. Nie no, ja nie wiem co ja chcę, ja chciałem się zgłosić po prostu na tą komendę. To, że inni łamią regulamin, nie znaczy, że ja powinienem go też złamać. Tak. Witam. Zostałem opatrzony, wie pan? W końcu nie na komendzie, jednak mnie pani medyczka opatrzyła. Powinien mnie pan skuć. Proszę mnie skuć. Dobra, nieważne. Już widzisz. Proszę. Do czuszki. Słucham. Wchodzimy, no? No jestem. A, no tak. Z tobą będę raz znaki Gregory Montana. Raz jeszcze przeszukam. Coś tam jest jeszcze ciekawego? Nie. Dobra. Czapka 1, czapka 2. Kazał pan zdjąć. Telefon, tak. Buty. Latarki kolejne dwie. Trzy latarki. Spadochron. No i co, to są takie nielegalne rzeczy? Mogę jedną księgę? Na pamiątkę? Nie. Masz pięć. Nie. No jedną. Nie. No jedną. Nie. Masz to pan pięć. Użyje, to pan użyje. To pan użyje. Nie, pan użyje teraz. W tym momencie. Nie. Ja wiem, co się dzieje, jak ja nie jestem nie. tym. Na pewno coś się... Cykam się. Nieźle. Nie, coś... Okej. Różne rzeczy się dzieją. Dobra. Ty, bo ja ci się szukałem cały dzień, pastorku. Gdzieś wpadł. No bo pan mnie przestał szukać, to wpadłem. Serwisami do mnie oczekuje. A pastorek jak zwykle wraca tutaj. No powiedziałem oczekujesz. A. Już jest okej, możesz już rzucić. Dowód mi pokaż, żebym wiedział numer dowodu, co ci oddać telefon. Elwin Knuckles. Dobra, i co? No przygotujemy jakiś wyrok, prawda? Po całości, bo to kryminalista. Uspokój się, Power, uspokój się. Zobacz na niego. Jaka piżamka, człowieku, kurde. Cacy. A jak? Co tam u pastora słychać? Dawno żeśmy się nie widzieli na celach. Kurde. 230 miesięcy na 54 tysiące. No to proszę zbić, no jest prime time, jest! 30 miesięcy. No z miesiącami zejdziemy za tydzień, to już trwa długo. Trochę na twoje życzenie, pieniędzy ale... nie trzeba. Ale miesiące dużo. Aj, czekaj, bo ja to wziąłem na chwilę ten. Musiałem sprawdzić tylko, czy jest jakościowo dobre. Trzymaj. No, aha. Twoje. 10 było. No, właśnie. No to co, mniej odsiadki. Dziękuję, do widzenia. Chciałoby się ustawić plecami do mnie. Ręce założyć za głowę. Co? No, nie wiem, no za tobą. Do widzenia. A, okay. Znaczy nie o to mi chodziło.
Ile by ci tu dać? Nie, puszczaj mnie,